Tutaj takie żarty były. Tak samo jak Obama gdzieś tam z Afryki, z Bushu. Tak samo tutaj ten, że ma dziadka w Wehrmachcie. Wiesz, ogólnie to tu ludzie krótko żyją. Nie ma dziadka, nie ma babci. Bardzo krótko, bo tu wojny przechodziły. No. Skandale. Tak. Także proszę Państwa, ludzie w Polsce krótko żyją, bo teraz i te choroby, i nadciśnienie, wojny. I cukrzyca, i rak, co tam jeszcze? Skutki wojny. Skutki wojny. Wszystko. Także te skutki wojny to jest jak to wirujące krzesło przymocowane tak, łańcuchami niekoniecznie może do sufitu. Nawet ten, co brał udział w wojnie, ale jego syn może mieć tak. Schorzenia genetyczne po ojcu, który brał i głodował w czasie wojny albo był w obozie koncentracyjnym. Oczywiście. I tak jak to krzesło łańcuchami do sufitu było przywiązane, na którym sadzano osoby chore psychicznie przez wiele godzin, obracano je jak bączek do zabawy. Miało to wpływać zbawiennie na ich rozstrojone mózgi. Zdecydowanie dalej posunął się dr Walter Freeman z Yale, który, choć nie był chirurgiem, opracował nową metodę leczenia chorób psychicznych, zwaną lobotomią transorbitalną. No tak jak to można sobie wyobrazić. Freeman docierał do mózgu prosto przez oko, a jako narzędzie chirurgiczne służyły mu szpikulce do lodu ulubionej przez niego firmy Julius Ice. Patrz, widzisz? O. W jego notatkach możemy znaleźć zapisy, że po takiej kuracji chorzy, jeśli w ogóle przeżyli, zmieniali się w solidne ciasto, tylko bez lukru. Ale odtąd nie sprawiali kłopotów i stawali się przyzwoitymi obywatelami. Także, proszę Państwa, jak dawniej leczono. Wszystkie cytaty pochodzą z książki Natana Belowskiego. Jak dawniej leczono, wydawnictwo RM, Warszawa 2014. Także, proszę Państwa, bardzo ciekawe. I książki proszę czytać. Takie, co wiecie Państwo, coś wnoszą do sprawy, bo bzdury to nie. No, także proszę Państwa, to nie jest takie głupie, co podaje nam czasopismo. Uważam, że folwark sądowy, polskie sądy są maszyną do niszczenia ludziom życia. To też dobre, nie Jaśku? No, że są opłacani, bo mają stałą posadkę ciepłą, tak jak ci dziennikarze w Radiu Tok FM i pieprzą. Tak, co? Żeby się jak najdłużej utrzymać tam, a czy to ze szkodą będzie dla tego człowieka, czy dla drugiego, no to już niech, bo zastanawią się nad tym świadkowie Jehowy. A tak to ludzie, wiecie Państwo, żyją jak te świnie, rzeczywiście, bo to jest świnia, o, tu jest świnia. Chcecie, zostawię może ten Google Plus. No dobra, Google Plus. Tylko chwileczkę.